Jerzyk i magiczny balon kapitana Dołasto. Jerzyk, wędrując po lesie, przypadkowo odkrył ukrytą polanę pełną kolorowych kwiatów. Na środku polany stał olbrzymi, magiczny balon o imieniu Dołasto. Balon wyróżniał się swoją niezwykłą kolorystyką i tajemniczym blaskiem, który przyciągał wzrok Jerzyka. Pełen ciekawości i podekscytowania Jerzyk zbliżył się do balonu. A w tym momencie usłyszał przyjazne głosy dobiegające z wnętrza. Kiedy wszedł do kosza balonu, spotkał tam starannie przygotowaną przestrzeń, która zachwycała go swoim urokiem. Zanim zdążył zadać pytanie, dostrzegł postać starszego jeża, który okazał się być dołastem, pilotem i właścicielem balonu. Dołasto, pełen entuzjazmu, zaprosił jeżyka do wspólnej przygody. Zamknął wejście na pokład balonu. A Jerzyk był przekonany, że to będzie niezapomniana podróż. Balon unosił się w powietrzu, unosząc ich nad malowniczymi krajobrazami, gdzie mogli podziwiać piękno natury z niezwykłej perspektywy. Podczas ich lotu Jerzyk zaczął zadawać wiele pytań do łastowi, który z pasją opowiadał o swoich wcześniejszych przygodach balonowych. Ale to, co najbardziej zainteresowało Jerzyka, były tajemnice poddupnika. Dołasto opowiedział mu o niezwykłych, miejscach, ukrytych skarbach i nieodkrytych historiach związanych z ich rodzinną wsią. Jerzyk wciąż marzył o odkrywaniu nowych miejsc i poznawaniu tajemnic, które skrywało poddupnik. Po powrocie do swojego domu w lesie, postanowił podzielić się swoją historią z przyjaciółmi. Był to czterdziesty czwarty fragment książki poddupnik autorstwa Dawaj.